tutaj. Chodź tutaj do mamy. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu! Dzisiaj nie ma komentarza? Zajęty jestem. Wojtek się zawsze śmieje. A szczególnie jak włączamy sobie na telewizorze moje vlogi, to już obojętnie kto tu siedzi, czy sam Wojtek ze mną, czy Monika, to zawsze się śmieją, że będzie cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Pewnie Was w ogóle zaskoczył początek dzisiejszego filmu. A muszę Wam wytłumaczyć, co to było. No więc ci, co oglądali live'a jakiś czas temu, znają strój pszczółki, ja mówiłam, a Wy mi podsunęłyście pomysł, że to jest Gucio dla Maksia. No i próbowałam Maksiowi wytłumaczyć, znaczy no on zna pszczółkę i mu bajki puszczałam, ale poszłam z nim na spacer i właśnie mijaliśmy te kwiaty i tam prawdziwe pszczoły były i tak długo tam staliśmy i Maksiu był zafascynowany pszczółkami i mówił po swojemu pszczółka, pszczółka i sobie pomyślałam, nagram kawałek i będę mu w domu pokazywać ten nagrany kawałek, żeby w domu później też widział te pszczółki. No i tak sobie pomyślałam, że podzielę się z Wami pszczółkami. Taki oto początek dzisiejszego dnia. Także zapraszam na dzień z nami. Ojejka! Szybko do łóżeczka, nawet mamie rączkę i... Szybko, idziemy spać, tak? Powiedz dobranoc. Pa, pa. Idziemy na drzemkę, nie? Chodź, chodź. Czekaj, może mama pierwsza zejdzie? No, chodź. Tak pięknie za rąk. No chodź, nie bój się, mama cię trzyma. Jak duży chłopak już za rączkę schodzisz ze schodów. No tam się musisz puścić. No chodź. Puścić się trzeba. Chodź, mama już roletę zasłoniła. Idziemy spać. Wskakuj na łóżko, przebierzemy pieluszkę. Wygląda tutaj w pokoju, jakby noc była. A to środek dnia. Powiedz, kochanie, co ja przed chwileczką nagrałam? Jak zwykle. Jak zwykle. Co ja mogłam nagrać? Nie, po prostu nagrałam chyba... Ścisz tą telewizję. Nagrałam chyba najtrudniejszy film w życiu. Wy nawet sobie nie wyobrażacie, ile czasu ja ten film nagrywałam. Nagrałam Wam film, który już widzieliście. Nagrałam Wam film o... na czym polega wspieranie mojego kanału. 5-minutowy film, który trwał 2 godziny. No nie dwie, ale ja nie, ale chyba ponad godzinę nagrywałam ten film. No po prostu ja nie umiem rozmawiać o pieniądzach, to jest tak... Tak nie umiem, zawsze mówisz, daj jakieś pieniądze. No tak, ale nagrywam na YouTube, bo bardzo lubię to robić i mi to taką niesamowitą przyjemność, no bo ja myślę, no, mi to taką przyjemność sprawia, ale jak mam o pieniądzach zacząć coś mówić, to nie, no nie lubię mówić o pieniądzach, a no musiałam taki film nagrać, bo musiałam Wam dokładnie wytłumaczyć, na czym polega wspieranie kanału, ale Jezu. Po prostu było to tak trudne, że czuję się tak wypompowana. No ale jest, nagrałam! Ale nie, ja teraz patrzę. No właśnie, tam widzicie stertę wypranego prania do wyprasowania. Już chyba w ostatnim vlogu Wam pokazywałam, że mam to do wyprasowania i w dalszym ciągu tego nie wyprasowałam. Więc jeżeli ktoś z Was ma jakiś patent, jak można dobę wydłużyć, dzień, to bardzo proszę piszcie mi w komentarzu, chętnie skorzystam. Oprócz tego mamy tutaj na widoku Wojtka skarpetki. No weź. Wojtek jest taki biedny, on dzisiaj, szczególnie jak tamten film właśnie o wspieraniu kanału nagrywałam, to cały czas musiał się usuwać, bo co sobie, usiadł wygodnie, to albo rękę było widać. Ale pokazać się nie chciał w filmie, no więc albo pokazuje się cały, albo nie pokazuje się w ogóle. A tak jak kawałek łokcia, ręki, to tak, to nie tak. Nieprawda, wyjaśniłem tamtym filmie, na czym polega wspieranie kanału. Na czym polega? No wyjaśniłem wszystko przed kamerą. No, ale ja nie wiem, czy ja ujmę to. A, no to już to jest. Ewentualnie mogę to tutaj wstawić. Nie, koniec żartów. No więc usiadłam sobie tutaj tak wygodnie na ziemi, bo dostaję od Was pytanie,
prywatnych wiadomościach. Jednak te pytanie nie jest żadną tajemnicą i tak sobie pomyślałam, że w dzisiejszym vlogu ujawnię Wam jeden taki, myślę, że dosyć ważny fakt o mnie. No więc pytacie się mnie bardzo często, ile ja mam lat? A w ogóle to jestem ciekawa, na ile lat obstawiacie, albo jak sobie mnie wyobrażacie. No, dużo osób wie, bo ja Wam odpowiadałam w wiadomościach, ile mam lat, ale jeżeli nie pytałyście, to jestem ciekawa, piszcie w komentarzach, jak strzelałyście, że ile mogę mieć lat. Najpierw dodam, że jestem już po 40. Zaraz będę mogła mówić, że jestem grubo po 40. Aktualnie mam 43 lata, tak? To jest mój wiek, mam 43 lata. Jestem ciekawa, czy tak właśnie myśleliście. No to tutaj właśnie odpowiedziałam Wam na pytanie, które może Was interesowało, może chciałyście zadać, chcieliście, a jeszcze nie zadaliście. No to teraz już wiecie, ile mam lat. W domu zaczyna się robić bałagan. Tak się powoli szykuję do nagrania Wam dwóch filmów. Tylko z torebkami moimi i tylko z butami moimi. Butów mam naprawdę, mam za dużo. I będę Wam chciała pokazać wszystkie moje buty i będę chciała, żebyście pomogli mi podjąć decyzję, co zatrzymać, a co odrzucić. I wiecie co? Mam tutaj taki pewien pomysł, które to były buty. Tutaj. Mam tutaj taką jedną parę nowych, zupełnie nowiusieńkich butów. To jest rozmiar 5,38. Ja powiem, że to jest taki 38, 38,5. I wiecie co, one są piękne, bardzo fajne. Z tym, że ja mam w tym miejscu troszeczkę za szeroką stopę i tak jakby mi brzydko tutaj się układa. Ale jeżeli macie węższą stopę, to ja bardzo chętnie za darmo komuś oddam te buty. No jedynie co, to musicie ponieść koszty przesyłki, ale jeżeli ktoś ma ochotę na te buciki, są one firmy Salt, to piszcie i ja Wam po prostu je wyślę. Fajne, akurat takie sandałki teraz na lato. Właśnie coś nam się stało w domu i po prostu prąd wysiadł, nie mamy prądu w domu. I zadzwoniłam już do dostawcy, bo myślałam, że to u nich coś, powiedziała, że nie, że u nich jest wszystko ok. Oni nic nie wyłączali. I nie wiemy, co się stało. Coś jakby zwarcie w domu spowodowało i nie ma w gniazdkach prądu. Światło się świeci, ale w gniazdkach nie ma prądu. Lodówka nie działa, pralka nie działa. I nie wiemy, co teraz zrobić. No nic. Idziemy jeszcze raz sprawdzić. Wojtek się próbował dostać do korków, no i wszystko ok tam wygląda. No nie, jeden cały czas. No wywala jeden cały czas. Nie wiadomo, co jest. To światło jest. A tego nie ma. O, tego też nie ma. Płyta działa. Ale zmywarka już nie działa. Lodówka nie działa. Maksiu odkrywa latarkę. Co tam świeci? Latarkę odkrywa. Latarkę masz, wow! Wow, świeci światło. Mamy prąd, no po prostu taki problem. Okazało się, że to spowodowała wszystko pralka. Włączyłam pralkę i ona chodziła przez 10-15 minut i nagle potem wywaliło właśnie korki, takie dwa przełączniki. I nie mógł Wojtek ich uruchomić ponownie. I zaczęłam pisać do mojego znajomego. I on po prostu pokierował i... Proste. Wyłączyliśmy pralkę z prądu i wszystko wróciło do normy. Mamy wszędzie prąd, czyli winowajcą jest pralka. Także Wojtek będzie musiał trochę się tam pobawić, posprawdzać pralkę, a jeżeli nie damy rady, no to chyba trzeba będzie wezwać kogoś do naprawy. No, ale no jeden problem rozwiązany. Maksiu woła mamę. Zaraz mama Ci włączy, Maksiu chce, żebym mu jego sprzęt włączyła, muzyczki chce słuchać. Także jeden problem rozwiązany, ale teraz nie mamy pralki w domu. A to chyba jest drugi bardzo duży problem. No ale nic, może uda się Wojtkowi coś tam wymyśleć, zobaczymy. Musimy wyjść na chwilkę z domu. Troszeczkę się rozerwać. No i chciałam Wam pokazać, co mam na sobie.
Wzięłam tą szarą torbę River Island. Na nogach mam takie, takie sandałki. Myślę, że to wszystko fajnie wygląda. Tu się suszy moja sukienka, bo ją wyprałam. Dobra, lecimy. Co chcesz mi pokazać, Maksiu? Co tam? Autobus tam jechał. Autobus jechał. No idź do taty. No idź. Wygląda, jakbym nie miała nic ubrane, nie? Właśnie się śmieję, że w kamerze wygląda, jakbym na golasa szła, jak tej bluzki nie widać. No już nie będę wyciągać kluczyków, to już jak podejdę, otworzysz. Tak, tak, zapakuję go. Mamy! Oj, no czekaj. Mama najpierw torbę sobie wsadzi. Poczekaj chwileczkę. Ale Maksiu, ty idziesz do tyłu, zapomniałeś? Odejdź, bo mama musi torbę schować. Weź to mleko na razie jego. Sweter. I torba. Ale nie wchodź tu! Chodź, Maksiu, my idziemy do tyłu. Max! Maksiu, chodź! No muszę cię na ręce wziąć. Nie ruszaj tu. Fajnie sobie rządzisz? Dobra. Chodź. O, ale nieszczęśliwy, no. Potem, dobra? Potem, no teraz musisz do siebie iść. No nie, płacisz, nie. Chodź, posadzimy. Chodź, mamę. Oj, on tak się trzyma mnie. Chodź, mama ci zapnie szelki. No nie, płacz. No już. No jedziemy. No tak, potem, dobra? Jedziemy teraz. Ale masz tutaj pobrudzone szelki od czegoś. Trzymałeś coś. A jaką fajną kurtkę założyłeś? Ja zapomniałam, że ty ją masz. Widzisz? I co, martwisz się tą pralką? Nie, jestem zadowolony, że wiadomo co. Najwyżej będziemy w brudnych rzeczach chodzić. W szafie mam dużo, mi na długo wystarczy. No. Dobre, Maksiu? Dobre? Tak. Jak ładnie odpowiedziałeś! Pięknie, brawo! A u nas dalej słoneczko za chmurkami. Już chyba nie będziemy mieli lata. Będzie teraz. Będzie? Jutro będzie ładnie. O! Chyba. A w każdym chyba. Razie na weekend. A ty masz wolny weekend? Wolny masz, nie? No to fajnie. Ale co to jest? A co to jest babę? Babę! No Maksiu coś od nas chce, a my nie rozumiemy go. Chyba po raz pierwszy aż tak nie możemy zaskoczyć, a o co pokaż, mu chodzi. Paluszkę. Pokaż, gdzie jest? Gdzie to jest? Pokaż. Co to jest babę? Pokaż. Mama! Ojejko. Ale to jest coś do jedzenia czy do zabawy? Babie. Do zabawy? A może wiatrak nie? Wiatraczek? Latarkę? Latarkę mówiłeś? Powiedz tak albo nie. Tak. Latarkę. A, to powiedz jeszcze raz. Tak. Ale powiedz latarkę. Radę. A przed chwilą inaczej mówiłeś. No ale latarka w domu została, jak wrócimy, to ci damy, dobrze? W domu damy. Powiedz okej. Okay. Okej. Tak muszę się połączyć i wam powiedzieć, że jesteście tacy kochani. Czytam wasze komentarze, obojętnie jaki to jest film, zawsze, zawsze takie komentarze mi piszecie. Zobaczcie, co mi się stało. Cały but mi się rozwalił. A mieliśmy iść do Aldika, no ale to Wojtek sam wyskoczy wtedy. Co, Maksiu, nudzimy się troszkę, nie? Maksiowi chyba już trochę ciepło w tej kurtce, ale już zaraz do domu jedziemy. Tak mi się spać chciało, że mogłabym zasnąć tu i teraz. A ty, Maksiu? Maksiu się dobrze bawi, ale nie rób tak buźką, tak nie jest fajnie. Nie, no to mama nie patrzy. Nie, mamie się tak nie podoba, nie. Brzydko, tak jest bardzo brzydko. Wszyscy będą ci wstyd robić, zobaczysz. Nie. Przeglądam sobie w tym czasie, co Wojtek jest w sklepie. Schowek i tutaj kieszonkę. I zobaczcie, znalazłam opakowanie od frytek McDonalda i takiej ochoty nabrałam. Otwarte są u nas już restauracje McDonald's, ale tylko drive-thru, jak się przejeżdża. Ale są takie kolejki, że ja nie wiem, kiedy my się wybierzemy. Ale już miałabym ochotę.
tak się ciepło zrobiło, że normalnie drzwi aż musiałam uchylić. No, a ten, co chciałam jeszcze Wam powiedzieć, aha, jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Coraz więcej Was dochodzi. Proszę, jakbyś nie z głodu nie dojechała do domu. No buzi daj. Ale niespodziankę, widzieliście? Już taka głodna byłaś, że już nie mogłaś. Tak, ja przed chwileczką mówiłam do Wojtka, że taka głodna jestem, że aż... aż źle się czułam z głodu. Wojtek mówi, zjadłeś banana. Nie, to nie może być z głodu, a jednak. No, będziemy jeść. Tata kupił czekoladę nam. To dlatego 20 deko tata kupił, wiesz? O Jezu, to jest wielka czekolada. No, ale zaczęłam mówić o Instagramie, że jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, to zapraszam serdecznie. Na pewno mnie znajdziecie. Takie samo zdjęcie mam na Instagramie, jak tutaj na YouTube. Zobaczcie, co ja teraz zrobię. Jak kanapkę. Jak kanapkę. Albo batonika. Ale pyszne. Z całymi orzechami. Co, kochanie? No daj. A ty nie możesz, jak kierujesz. Kanapeczki. Nie wolno jeść za kierownicą. Czekolada to nie jedzenie. Już, Maksiu, już. No dobra, tata, tata, tata. Ja nie mam jak iść. Nie wierzę. Wracam do auta sprawdzić, czy zamknęłam je. Też tak macie? Że odruchowo zamkniecie? Albo nawet drzwi od domu zamkniecie i potem wracacie? Zamknęłam. Potem wracacie, bo nie jesteście pewni? Tak odruchowo to się robi, nie? Tak jest pięknie, że nie wiem, czy nie namówię jeszcze Wojtka, żebyśmy na spacer jakiś poszli, może rowerkiem z Maksiem? Chociaż to jest już prawie 19, a jeszcze musimy kolację robić. Jakieś jedzonko. To może jednak nie chcę, żeby Maksiu dzisiaj o normalnej godzinie jakiś poszedł spać. Boże, jak ja z tym butem idę rozwalonym. Bo codziennie jakoś tak wychodzi, że później się kładzie. A to też chyba nie jest dobrze, jak tak codziennie. No zresztą też się chce, żebyśmy taki wieczór dla nas mieli. A tak wiadomo, jak Maksiu jeszcze nie śpi, to taki szum jest, gwar w domu. Niemożliwe. Ja te buty miałam na nodze może dwa razy? Nie. A co tutaj się dzieje? Mycie. No mycie. Myjecie krzesełko. Ale pracujecie. No, teraz pucuj. No. A Lili tu. Lili was obserwuje, zobacz. Idę tu do was na ziemię. Bo chcę wam. Idę do was na ziemię, bo chcę wam coś pokazać. Idę do was na ziemię, bo chcę coś widzom pokazać. Zajechaliśmy jeszcze do Tesco Extra. Ostatnio wam pokazywałam, jak byłam w sklepie w Tesco, jak pokazywałam wam zakupy, że kupiłam opakowanie kapsułek Kosty. 2 funty kosztowały i jakoś w sklepie do mnie nie dotarło, że to tylko 2 funty. W Aldiku przecież są po chyba 1,60 funta, a Kosta po 2 funty. No i zobaczcie, kupiłam sobie 5 opakowań jeszcze, czyli teraz będę miała już 50 kapsułek. Maksiu na tronie siedzi. Pięknie. Zobacz, masz tu, masz różne levele. Wow. Na zdrowie, Monika. Ona tak kicha śmiesznie. A ciu. Co mówi? A to lepiej. Inaczej. Super, Maksiu. Ojej, źle wkładam. Dobra, próba generalna. Tak, tak, tak. I tak. A zobacz, taki sam kolor. I tak. Żółty. I gotowe. A ja mam nowe klapki. Kupiłam sobie. O, takie fila. Z takim pięknym, wyszywanym kwiatuszkiem. Ładne, nie, kochanie? No śliczne, mówiłem ci już.
No dobra, tak naprawdę to Wojtek je znalazł. Bo ja mówiłam, że ja sobie kupiłam. Piękne. Rozwaliłam? Rozwaliłam mój stojak, mój tripod do telefonu. A tak wyskakuje to jedno. Wszystko dzisiaj idzie nie tak. Ciekawe, co jeszcze się popsuje. No jest, działa. No tak średnio to działa. No ale to nie, to chyba musiało być jakieś felerne, nie? No to jest badziewie, zobacz, to chodzi. No. To może zostaw na tym najdłuższym. Wyjmij najbardziej te nóżki. No. O. Dobra, Wojtek karmi Maksia. Ja przyszłam sobie do sypialni, bo tak myślę, że już sobie, wiecie, włosy w takiego wygodnego kitka zrobię. Może makijaż zacznę już zmywać. Może jakiś film sobie z Wojtkiem obejrzymy. Ale mam tutaj rozłożoną moją walizkę z kosmetykami. Walizkę, kuferek. Bo się malowałam wcześniej i kurczę, no za dużo mam trochę tych kosmetyków. I tak sobie pomyślałam. Mam ochotę taki film nagrać i z Wami, przynajmniej te, których nie jestem pewna, przetestować, bo tutaj mam i korektory, i jakieś podkłady, i wcale nie musi być, że to wszystko pasuje do mojej karnacji, do mojego koloru skóry. No zresztą teraz jestem opalona, a też inaczej będzie zimą. Ale myślę, że część z tego, no nie będę tego chciała i tak może bym z Wami to sobie popróbowała. Może byście mi doradziły, co pasuje, a co nie. No. Dużo, dużo tego jest. Pełno cieni jakichś mam do powiek, których nie używam i nie wiem, czy będę jeszcze używać. Tak po prostu przez cały ten kuferek bym chciała z Wami przejść. No. A mi jest zawsze wszystkiego szkoda, a wiem, że Wy byście mi napisały, co mam trzymać, a co usunąć. Dobra, opaskę zdejmę. Włosy jakieś takie strasznie suche, napuszone mam dzisiaj. Chyba za mało olejku dałam. Kolczyki już chyba zdejmę. No dobra. Ale to już nie będę tego wszystkiego nagrywać. Zajmę się teraz sobą. Wam bardzo dziękuję, że byliście. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!